Hej, ja jestem Gamybuster i witam Was w kolejnym odcinku Niewyjaśnionych Tajemnic Świata. Koniecznie podzielcie się swoimi propozycjami w komentarzach, a może właśnie Wasz pomysł wykorzystam w kolejnym odcinku. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, koniecznie kliknijcie ten czerwony guziczek i włączcie powiadomienia, aby być na bieżąco. Kiedy już to zrobicie, pochwalcie się tym w komentarzu, a przypnę do niego serduszko. Bez dalszego przedłużenia przejdźmy do dzisiejszego tematu odcinka. Dzisiaj opowiem Wam o pewnym dziwnym zjawisku, które miało miejsce kilka miesięcy przed misją Apollo 11. 18 maja 1969 roku o godzinie 16:49 rozpoczęła się misja Apollo 10. Miała ona na celu sprawdzenie silnika DPS przy pełnym ciągu, jak i test funkcjonowania radaru lądowania oraz zamierzenie czasu potrzebnego do wykonania procedur do lądowania na Księżycu. W skład załogi wchodzili Thomas Stafford, John Young i Eugene Cernan. Lot trwał 8 dni, 3 minuty i 22 sekundy. Po powrocie trzej astronauci niechętnie opowiadali o tym, co zaszło, a mianowicie o tajemniczej transmisji radiowej. Podczas gdy załoga przelatywała po dalszej, niewidocznej stronie Księżyca, po utracie sygnału z Ziemi otrzymali transmisję radiową przypominającą muzykę. Wiadomo, że nie mogła pochodzić ona ze źródła stworzonego przez człowieka, ponieważ nasz sygnał radiowy nie dociera na tamtą część Księżyca. Udało mi się znaleźć fragment tej transmisji. Posłuchajcie. The conversations that followed the sounds makes it clear they are unlike anything the astronauts have ever heard. That is the music even sounds out of space, doesn't it? Do you hear that? That whistling sound? Nie był to pierwszy raz, gdy usłyszano tak zwaną gwiezdną muzykę. Misja pojawiła się podczas lotu sondy Cassini po orbicie Saturna. Kilka słów wyjaśnienia od National Geographic. W tym wypadku za źródło dźwięków uznali naładowane cząstki przechodzące przez magnetyczne otoczenie Saturna. W przypadku misji okołoksiężycowej takie wyjaśnienie nie wystarcza, zaznaczają specjaliści, dodając, że Księżyc nie ma atmosfery ani pola magnetycznego. Trudno więc oczekiwać, by przelot mógł wywołać podobny efekt słyszalny przez radio. Według techników odpowiedzialnych za łączność radiową, dźwięk mógł powstać w wyniku zakłóceń z powodu wyjątkowo małej odległości pomiędzy radiami dwóch modułów statku kosmicznego. Al Warden, jeden z astronautów misji Apollo 15, podczas wywiadu powiedział, że nie zgadza się z tym stwierdzeniem. Załoga Apollo 10 była bardzo oswojona z odgłosami, jakie powinna słyszeć. Logika podpowiada mi, że jeśli coś tam się wówczas nagrało, to znaczy, że coś tam wówczas było słychać. Michael Collins, pilot misji Apollo 11, potwierdził, że również słyszał podobny, dziwny dźwięk łułu, lecz przyjął, że jest to efekt zakłóceń radiowych. Naukowcy do dziś nie są w stanie stwierdzić, jakie jest pochodzenie tej tajemniczej transmisji. A Wy jak sądzicie? Myślicie, że to zwykłe zaburzenia? Czy wierzycie w to, że poza nami jest ktoś we wszechświecie? Koniecznie podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Dziękuję, że oglądaliście, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku Niewyjaśnionych Tajemnic Świata.